Witaj serdecznie, Szymon Spolankiewicz. Jestem się kłania z wielką przyjemnością i radością. Podzielić się chcę z Tobą z artykułem, który jest umieszczony na akademiawiem.pl. W wielu miejscach pewnie gdzieś tam się toczy. Autorski artykuł pod tytułem Różnorodność, równouprawnienie. Brzmi niesamowicie, ale słuchaj uważnie. Gra jest warta świeczki, żeby przesłuchać, przemyśleć, a może i zastosować, a przynajmniej zrozumieć. Uwaga. Kobieta, matka, żona, babcia, partnerka jest tą osobą, która definiuje najczęściej atmosferę w domu, w stadle rodzinnym. Niezwykle ważna rola, jeśli jest poparta świadomością tegoż u pani domu, sytuacja jest wielce idealna. To ona daje sygnał, wracajcie tu, tu jest twój, wasz dom, tu jest twoje, wasze gniazdo. To kobieta tworzy te pamiętane już przez dorosłe dzieci wspomnienie o domu, o osiedlisku, o miejscu, które chce się odwiedzić, które się miło i z miłością wspomina. Przynajmniej w większości przypadków, to są moje doświadczenia, twoje mogą być troszkę różne. To on, mąż, partner, ojciec, dziadek, to ten, który ma bronić, chronić, zadbać o byt, prawda? No ja wiem, że we współczesnym świecie to te role się trochę mieszają. Ale ma być też tym wyrozumiałym, uśmiechniętym, szarmanckim, zdobywającym, adorującym swoją kobietę codziennie, 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 tak, tak, panowie, codziennie. To ten, który potrafi adorować myciem naczyń, pomocą w powieszeniu prania, kwiatkiem od tak bez okazji. A ona musi umieć i chcieć to przyjąć. Musi, no byłoby dobrze, prawda? Nie on, nie jako obowiązek te czynności, ale radość, którą on niesie swojej kobiecie. On zna i wie, jak wyjątkowym człowiekiem jest ona. On jej mężczyzna. Kobieta jest tą wielką, w której ciele z komórek haploidalnych tworzą się diploidalne, tworzy się nowy człowiek, nowe życie, który tam w tym miesiącu jest nawet uduszowiony, tak by powiedzieć, od słowa dusza. I to nowe życie w łonie kobiety z radością i bólem porodu jest tym, co czyni wyjątkowość jeszcze większą kobiety. To ona jest tym spoiwem. Idealne stadło, prawda? W tym idealnym stadle nie ma równouprawnienia. Jest różnorodność akcji i reakcji. Jest mądrość bycia razem, jest mądrość sprawiania sobie wzajemnie radości. Samo słowo równouprawnienie jakby z góry zakłada, że coś jest nie tak, że coś jest imbecylne, że coś jest chore, bowiem no, Dzień Kobiet dla mnie było to zawsze pewnego rodzaju dyskryminacją. Raz w roku hołubimy, prawda? Potem zrobiono Dzień Zakochanych, potem zrobiono Dzień Dziecka gdzieś tam po drodze, Dzień Robotnika, Psychorobotnika, bla, 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 różne dziwne rzeczy. Film Matrix tu zawsze mi się przypomina, kiedy o tym mówię i tutaj również ten artykuł jest o tym wspomniany. Kilka zdań powiem Tobie, jak się tworzy grę komputerową. Otóż na warsztatach wydobywania z siebie swojej mocy, czyli zaczęcia być człowiekiem, takim wartościowym, mocnym człowiekiem. Między innymi omawiamy strukturę, budowę świata i umocowanie człowieka. I tu odsyłam też do braci Wachowskich, dlatego że Matrix w dużym stopniu jest pokazaniem pewnego modelu rzeczywistości, w którym funkcjonujemy. Otóż jak się tworzy grę komputerową, prawda? Nasze życie to jest taka gra komputerowa. W dużym uproszczeniu. Tworzy się pewien szablon, z pustymi przestrzeniami. W to miejsce wtłacza się, nadpisuje postacie, maszyny, ruch, sytuacje i tak dalej. I na to już jako grę wpływa ktoś, kto dostał ściśle określone zasady, pewne ramy, w których się porusza, z możliwością pozornie wolnej twórczości gry. Ramy ustalone zostały przecież już wcześniej przez twórcę gry. Łapiesz? Oczywiście dostajesz w tej grze różne algorytmy, masz różne możliwości, z tych algorytmów tworzysz kolejne, to jest jakby to coś, co zostało stworzone wcześniej. I tak troszkę to wygląda, jeśli chodzi o nasze życie też. To jest duże uproszczenie, ale jest w tym sedno prawdy. No i teraz zwróć uwagę dalej. Wychodzi, dajmy na to, jakiś z niskim poczuciem, a mówimy o różnorodności, równouprawnieniu. Wychodzi, dajmy na to, jakieś z niskim poczucie własnej wartości człowiek, niekoniecznie chodzi tu o wzrost, albo spryciarz, albo manipulant,
albo mądry, który musi i chce w ten sposób przypalić głupa, przepraszam za ten kolokwializm, aby osiągnąć jakiś efekt. Może dobry dla ogółu kobieta czy mężczyzna w TV czy innym publikatorze. Mówi w błysku fleszów: kobiety do władzy. Kiedyś wołano: kobiety na traktory. Feministki się cieszą, panowie potakują i właściwie w takich sytuacjach tworzy się wybitnie nierównouprawnienie. Bowiem równouprawnienie to bardziej tolerancja, czasami akceptacja, zrozumienie inności kobiety i mężczyzny, to edukacja, nie mylić tą szkolną, tą systemową, poukładaną, prawda? To rozwój. Rozwój nie tylko z poziomu tego osobistego, tu trochę wtrącam moje komentarze, ale bardziej już tego fizyczno-energetyczno-duchowego. Równouprawnienie to rozumienie istoty na przykład sypialni. I to nie tylko chodzi o sprawy damsko-męskie i kuchni, miejsca przygotowywania, spożywania posiłków, przebywania często. I są to bardzo często nie do końca zrozumiałe, ale miejsca kluczowe w życiu równoprawnie zróżnicowane. Czy istnienie równoprawne zróżnicowanie istnieje? W jakim stopniu? Mam takie wrażenie, że tu sprawdza się zasada Pareto 20 do 80 czy 80 do 20, czyli 20% rozumie, a 80% goni nie wiadomo za czym, a i w tych już powiedzmy 20% czy 80% pewnie można znaleźć kolejne 20 na 80 i te kolejne 20 na 80 i w perspektywie z tego całokształtu pozostaje drobny niuansik ludzi, którzy rozumieją tą zasadę równoprawne zróżnicowanie. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jeśli mówimy o kobiecie i mężczyźnie, ale nie tylko, o partnerach, o związkach biznesowych różnego typu. Więc jeśli obie strony edukują się, może w różnych dziedzinach, ale rozszerzają swoją percepcję postrzegania świata, ludzi, wiedzy, wtedy to równoprawne zróżnicowanie powoduje, że ludzie się rozumieją, kochają, podziwiają. Nie ma dysonansu jakiegoś. Coś fajnego. Razem. Takie przytulenie emocjonalno-energetyczno-duchowe. Wiesz co? I teraz nic bardziej nie rozwarstwia, czyni równouprawnienie roszczeniowym i pełnym niezrozumienia niż bieg ku wiedzy i mądrości jednego z dwojga, a drugiego pozostawanie w intelektualnym letargu i niewiedzy, tudzież lenistwie. Wtedy mamy temat do rozprawki o nierównouprawnieniu. Opisuję tu w zasadzie temat z poziomu bardziej prywatnego, pozazawodowego, równo lub nierównouprawnienia, ale ma to wszystko przełożenie na sferę zawodową. Dobrze poukładane kuchnie i sypialnie owocują zdrowymi, bez kompleksów relacjami i realizowaniem się w pracy, w biznesie, w działalności społecznej, charytatywnej. Zmiany są bardzo widoczne we wzorach ról płci. W większości bardzo pozytywne, ale też konsekwencją tych zmian jest zwiększona ilość rozwodów czy płynności kadrowej, acz wiele z nich odbywa się w sposób mądry, bez wojen i przelewu krwi. Tak, zdarzają się na trochę z racji naszych konsultacji zdrowia, psychofizycznych, trochę tych ludzi przez nasze ręce przychodzi, mówiąc tak bardzo nieładnie, więc troszkę wiemy, co na tym rynku jest. Tak, już jest sporo takich ludzi, którzy siadają naprzeciwko siebie i rozumieją, że ich drogi się rozeszły i potrafią rozstać się w przyjaźni, być dobrymi, znakomitymi znajomymi. Jest dla dobra na przykład ich dzieci, prawda? Jeśli gdzieś tam się zdarzyły, prawda? Chciane, czy też powiedzmy sobie bardziej przypadkowe. Poszukiwanie swojej tożsamości poprzez edukację, twórczość, pasję, misję, relaks, pracę zawodową, realizowanie się w tworzeniu zdrowego i bogatego domu jako instytucji, nie tylko budynku, tworzy elitarne grupy równoprawnie zróżnicowane. Jak wejdziesz na akademiawiem.pl, tam w blogu znajdziesz artykuły i znajdziesz ten tytuł właśnie zróżnicowanie, ach Boże Święty, muszę być dokładnie, różnorodność, równouprawnienie. Słuchajcie, czek sam pisze i zapomina takie rzeczy. Ale sam się tak wyrażę, przejąłem sposób pozytywny
wzruszyłem się pozytywnie, czytając, troszkę komentując, ale warto sobie to przejrzeć kilka razy i zrozumieć, słuchajcie, to jak troszkę zachciałoby się kiedyś tam pedagogikę studiować, potem mi przeszło, bo stwierdziłem, że tak się wyrażę, nie rosnę tam, a mi chodziło o to, że jeśli już mam studiować coś, no to mam urosnąć i energetycznie, i psychicznie, i duchowo, prawda, tam niestety, no schemat jakiś, ja to rozumiem, tak to wygląda, a stwierdziłem, że o wiele więcej się dowiem, realizując się życiowo, praktycznie w tym wszystkim. Zatem cóż mogę powiedzieć? Życzę wszystkim bycia w elitarnych grupach równoprawnie zróżnicowanych. Jeszcze raz powtórzę, różnorodność, równouprawnienia to jest to, o czym dzisiaj w sposób bardzo przypominający, ale ciągle adekwatny do współczesnych czasów działający jest. Już mogę powiedzieć, baw się dobrze. Do zobaczenia i do usłyszenia na plażach świata. Trzymaj się.